Hej, cześć, tu Zetor Vlog. Hej, cześć, tu Zetor Vlog. Witamy Was po długiej przerwie. Dawno nas nie było. Tak wyszło. Jak wyszło. Ostatni film był z kukurydzy. Wczoraj. A to jest ta pryzma z tej kukurydzy. Już otwarta. Już pasiona dawno. Akurat było do zera z tamtej, ale nie o to chodzi. Chciałem wszystkich pozdrowić, ci, którzy tak w komentarzach napisali, że czekali na film. Jest nam bardzo miło, że ktoś czekał w ogóle. Chcieliśmy zrobić w ogóle przerwę, bo non stop to samo było, a teraz to tak... Może będzie ciut nowego, ale ogólnie i tak to samo. Tak leci dzień za dniem. Trochę sprzedaliśmy byczków. Obora się pusta zrobiła. No i co jeszcze? Operator nawijał. A ja? Mnie tu nie było tyle samo, co filmów tu nie ma. No i nie miał kto kręcić. Kiedy ostatnio nagrałeś? 2 miesiące temu? Chyba prawie. Stóg, jaki ładny, ile jest snopków? Nie pamiętasz, ile było? Nie. Zrobiliśmy perełką 170 balotów sianokiszonki. Akurat tak wyszło z 3 pokosów. Idziemy zaraz do obórki. Są tam nowości. W takiej formie, że czegoś już nie ma. Dobrze, sprzedaliśmy byczki. Jeszcze jedno. Kiszonka jest niby dobrze ubita, bo się robią takie tafle. A tak paruje. Jakby się chciała grzać. Nic się niby nie psuje, a paruje. Nie wiem, czy ktoś też tak ma. Nie idzie bić tego. A dużo jest popsutego na przykład w porównaniu do tamtych. Nic się nie jest popsute jeszcze, bo teraz jest zimno, ale czy to zmiana temperatury powoduje parowanie? Dobra, jedziemy. Aż obóz odpalić. A jeszcze pozdrawiam szczególnie Antka, naszego widza. I miał przyjechać do nas na gospodarstwo. Zapraszam go. Mam do niego mały prezent. Ostatnio był, ale go chyba presja zjadła, bo nie chciał przyjść. A tutaj widać nasze nowe nabytki. Są to same panienki. Jeszcze 3 są w oborze, bo były odseparowane, bo to za dużo ich było. Stąd jeszcze 2 pójdą do obory, bo tu musi ich być 6. I tak o. Te jeszcze nie sprzedane. No co z uciekinierem? Sprzedam. Uciekinier poszedł na inne stanowisko. Mieliśmy obawy, jak go przeganialiśmy ze sąsiadem, że nam surnie. Ale szczerze mówiąc, szedł jak potulny baranek. Byliśmy je od tego samego gospodarza.
gospodarza, co te byczki przywiozły mnie. Sprzęt szykowany. Tak, dzisiaj przykładaliśmy dłuta na drugą stronę. W sobotę jest w planie oranie. Ale czy się uda? To się wiele nie zmieniło, tylko cztery byczki poszły. Dwa stamtąd. Panienki jeszcze stoją. I dwa stąd. A te, które się przyszły stamtąd. A tu jest nasz kochany kikinier. Trochę urósł, nie za wiele. Może urośnie. Tam z tyłu są te trzy jałdeczki. W sumie ich było 11 sztuk. Miało być tylko 6, ale sprzedający mnie namówił. Miałem kupić za 2 miesiące resztę. Ale akurat przywiózł 11. Dobrze, że tak się stało, jak się A ile już tu są czasu? Ile to? One przyjechały 3 tygodnie temu, będzie w sobotę, będzie 3 tygodnie, jak je kupiliśmy. Średnio mają 5-6 miesięcy. O ile dobrze pamiętam. Zierą kukurydzę, wszystko futrują. Jak na razie odpukać są zdrowe, nie kaszą. Chociaż teraz cena jest trochę wyższa. Kupowaliśmy rok temu, to kupiliśmy za te ceny byki, a teraz za te ceny są jałówki. Pokrótce tak to wygląda. Nic o wiele się nie zmieniło. Uczyłem się gadać. No, nieźle. Myślę, że taki film, no, trochę opowiedziałeś, to może być ciekawy. No, może kogoś zainteresuje. No, jeśli kogoś zainteresuje, to... Byczki sprzedaliśmy za 9,20 tamte, to było 2 miesiące temu. Co tu stałe, nie wiem, czy ktoś pamięta, to był kto? Ma te cymentale mieszane. A za nowe jałóweczki daliśmy prawie 3000 za sztukę. Jeśli ktoś chce znać cenę, taką jaką dałem, taką mnie, ktoś może powiedzieć, że drogo, ale takie są ceny. Samemu się tego nie przywiezie, transport też kosztuje. Także to tyle. Hej, cześć. Nara. Nara.